Cześć, hej, witajcie ludziska, tu znów Bartosz Kącki. A więc dzisiaj pogramy sobie Faramirem. Jeszcze, no, Gollumem, Samem, Frodem i jeszcze tym takim drugim, innym. No, a więc, to jest już ostatnia misja, najdłuższa z tych misji. No i zakończyliśmy na tym, że Faramir i ci jego żołnierze porwali Froda i Sama, chociaż Sam mówił, by on nie ruszał w ogóle Froda, bo my niesiemy ten pierścionek do Mordoru, ale Faramir oczywiście, nie, ja muszę zanieść pierścień do ojca, bo dumny będzie ze mnie, kochać mnie będzie, no i w ogóle inny taki szmecie pecie. Ale okazało się, że nie dostarczył pierścionka i tatuś w ogóle go narzekał jeszcze na niego. No, a więc my sobie teraz idziemy do miasta Osgiliath, o ile dobrze pamiętam. Osgiliath, okej. Okay. To się da pominąć. No, pomijaj się. No, okej. Okay. Przepraszam za ten kaszel. Ten Frodo chyba teraz powie tutaj, są tu. Tak, chyba tak powie. Właśnie. Tak, powie, są tu. Nazgule. Znaczy Nazgul, jeden Nazgul. Dobra, włączajcie już tą grę. Dobra. Więc gramy. Tutaj w ogóle ten Gollum potrzebuje tego noża jakiegoś, czy tam miecza, ale musimy się zmienić na Faramira. Bo on tutaj nam jakiś coś zrobi. No i musimy się teraz przełączyć na... Niech będzie Frodo. Frodo, chodź. I oddziała, i oddziała. I musisz nam skoczyć. Dobrze, Frodo. Dobrze. I znowu. A, jeszcze tutaj. Aha, nie, ja chcę jeszcze tam wejść. Ja chcę jeszcze tam wejść. Bo tutaj były jakieś... O, właśnie te drążki. No, ale chyba... Nie doskoczę do tych drążków, tak mi się wydaje. No to spoko. Dobra, Sam. Linkę. Potrzebuję twojej linki. No. Którą od elfów dostałeś. No i teraz na Faramira. Jeszcze... No. Ja chciałabym jeszcze tutaj sobie wejść, bo tutaj są monetki, widziałem. Tak. I tutaj stąd możemy strzelić? Nie. Musimy sobie coś ułożyć. Spoko. Ile tutaj monet leci? I teraz musimy to popchnąć. Dobra. Więc... Ten będzie tutaj. To będzie tu. To będzie tu. Dobra. Czas skoczyć teraz.
i musimy wycelować. I się od razu zmienić. No i teraz znów na Faramira. Musimy znów strzelić i otworzyć naszym hobbitkom przejście. O, ork ma miecz, spoko. Tylko Frodo, wejdź sobie tutaj jeszcze. Mogę to zniszczyć? Mogę, super. Co tam jest? Monetki. To dobrze. I teraz tutaj nie ma jeszcze tutaj nic? Nic nie ma. Dobra, to wejdź tutaj. Hej, spoko. Tutaj teraz. Okej. Spoko, ork nie żyje. Potrzebujemy sama. Sam, chodź. To jest najdłuższa misja chyba z tej trzeciej części. Tak, to jest najdłuższa misja. I co my tutaj mamy? Mieliśmy tam jakąś trampolinę, ale teraz musimy sobie... Wow! Skok. Idź sobie. Dobrze, serduszko. I coś. O, ty skubańcu. Okej. Sam. Położyć trzeba. Jeszcze muszę sobie zjeść po malutki, spoko. Tu jest coś dla elfa, ale my niestety elfa nie posiadamy. I do Golluma. Piękny. Gollum. Super, jesteśmy Gollumem. Jeszcze nim nigdy nie byłem. Naciskam na wstrzymy. Okej. Chodźcie. Gollum znowu. Frodo. Tu jest coś dla ciebie. O, schemacik mamy. Ale fajnie. Dobrze. What? A, Faramir. Potrzebujemy cię. Musisz nam pomóc. Tylko jak? Ha, spoko. Jest jeszcze monetka. Faramir. I jeszcze tutaj. Spokojnie łapię, o co tutaj chodzi. Czyżby mi się gra zbagowała?
Nie wiem, zaczekajcie. A to spoko, łapie, spoko. Pomyślałem ich tutaj zestrzelić. Dobra. Jeszcze tutaj. Faramirkiem tutaj być nie możemy. Znaczy możemy, ale ten. No wiecie. Nie możemy nim przejść. No i teraz Golum. Aha, ktoś to zrobił. Ty masz siły w ogóle, by to przepchać? Masz, ja cię. Super. Sam. No i teraz roślinka nam wyrośnie na magicznych, przez magiczne nasiona produkowane przez Sama. Spoko. No i znów Sam. Potrzeba cię. O nie. Chodź. Tej farmerze. Aha. I strzelamy. Ha. Spoko. Pięknie. Ale się teraz zmienimy na hobbitów. Sam. Jaki ten sam tu jest potrzebny? Trzeba ułożyć. No i potrzebujemy kortki. Okej, Golum, bo ty potrafisz łowić. H. J. I H. No, i masz kortkę. K. No i kręć. Sam. W ogóle ta muzyczka jest super. No nie. Faramir, potrzeba cię tutaj. O, to jest puszka. Ale my jej nie zdobędziemy niestety. Pochodź. Pięknie. Gdzie jest drugi? I trzeci jeszcze. Tam jest w ogóle puszka. To super. No i strzelamy. Pięknie. I w ogóle mamy już jedną puszkę. I mam jedno serduszko. Nie. Tutaj nic nie ma. Dobra, to się zmieniamy na hobbitów. Sam. I układa. Spoko.
znowu. Okej. I cutscene. Nie. Szybko. No dalej, dalej. Dobrze, Faramir. Masz dobre serce. Dobrze, będziesz sobie winny. Dobrze, wypuśćcie ich. Spoko. Okej, i koniec misji. A nie! Będzie teraz ostatni wymarsz entów. Czy tam marsz? Tak. Ostatni marsz entów. Ukradłby nam ty kradzieju. Jeszcze tymi brywiami pokazał. Ostatni wymarsz entów. Enty na wojnę. Super. Nie mówcie, że będziemy znów entem. Oby, oby. Jej, jesteśmy entem. Entami znaczy. Pięknie. I musimy tutaj aha. Musimy tutaj w ogóle sobie zbierać tego prawdziwego cośka. Prawdziwego bohatera. Aha, spoko. Super. Epickie to jest. Musimy w ogóle tam rzucić. Tylko pytanie gdzie? O, tutaj, spoko. Jaki. O, 1 na 5. Bierzemy głaz. Bierz. Dobrze. I rzucamy. Co ty zrobił? No. Co? Nie no. Gra mi się baguje, robię cięcie. Dobrze, udało mi się, zniszczyłem jakiś płotek. Czy ja sobie przejdę? Nie. Tam jest w ogóle kolejny płotek. Podniosę, ale nie wiem, czy dam radę wycelować. Nie, nie dam. To jak ja mam teraz przejść na drugą stronę? A, dałam radę nawet wycelować, spoko. Tylko pytanie, jak mam teraz przejść na drugą stronę? Chyba, że nie mam. Spoko. Jeszcze sobie tam przejdę zaraz. Tylko najpierw muszę sobie to wszystko pomieścić. Tam jest w ogóle jeszcze młyn. Muszę ugasić ten ogień. To jest puszka. I spoko, mamy już 2 puszki. Super, 3 na 5.
No nie no. Dobrze. Co jeszcze jest? To da się jeszcze zniszczyć? Nie, to. A nie da się, to spoko. Dobra, idziemy dalej. Wiem, czy ja na twoim miejscu to bałbym się tutaj przechodzić, serio. Jeszcze tylko 3% i będziemy mieć prawdziwego bohatera. Super. Młynek. 4 na 5. Jeszcze jeden. Podniesiesz to? Tak. I teraz celujemy w te drabinki. Znaczy nie drabinki, tylko te płotki na wieży Sarumana. Uda nam się. Błagam, błagam, błagam. Jej! Trzecia puszka. Ja się jeszcze tutaj poszwędam i sobie poniszczyć te rusztowania. Bo jeszcze nam tylko aż 3% brakuje. Potrzebujemy wody. Ale skąd my tej wody weźmiemy? A tu jest woda, to spoko. Jeszcze tylko 2%. Czas ugasić. Jeszcze tylko... Da się to zniszczyć? Nie. Spoko. My się do tamy jakiejś zbliżamy. Tak w ogóle on się... Bo tego rusztowania zaczynają wspinać. Bo... Idziemy tutaj. Jeszcze tylko chwilkę. Nie chcę, byś przeszedł tutaj. Dobrze. Teraz zniszczmy to rusztowanie. Bo już tak mało brakuje.
jeszcze chwilkę. Jeszcze momencik. Już prawie mamy. Cztery puszki. Jej, mamy. I pięć puszek. No nie no. Pięć puszek, super. I teraz rzucamy. Jeszcze biorę kamyczek. Nie no, zaczekajcie, muszę zrobić cięcie. Dobra, wycelowałem. Jeszcze jeden. Okej. Okay. A, tu były inne enty, chyba. Co? Ten na desce. Surfingowej. Zrobiono mu z brata swego. O, tak, to będzie to, co znajdzie Palantir. I będzie chciał go mieć. Ale mu szczena upadła. Tak, Gandalf ci tego zabrać nie pozwoli. Jeszcze go trzasnął tą laską. Ten pod brodę schował. Jaka taka jest super epicka. Spoko. Osgiliad, poziom kończony. I druga część. Mamy Golluma odblokowanego. Sto procent. Cały Isengard by się nawet chyba z tego ułożył i schemat. Jakieś mitrilowe rękawice. I trzy mitrilowe klocki. Mam już 19 mitrilowych klocków. Super. I kontynuujemy historię. Okej. Okay. Spoko. Zaprowadzić ich do szalowej. Ona będzie próbowała ich zjeść. Spoko. Tutaj Gollum będzie rozmawiał chyba ze sobą. Gollum rozmawia ze Smigolem. Tak. To jest ta scena. Gollum rozmawia ze Smigolem. Jakie słodkie oczka. Ten taki brzydki, a tamten taki ładny.
Ten się nawet uśmiecha, a ten już zły. Oko. I nazwy. Super. Okej, więc to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, więc piszcie komentarze, dawajcie lajki, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I do zobaczenia już w... To były dwie wieże. Więc do zobaczenia już w trzeciej części Powrót Króla. Więc trzymajcie się i cześć!